Halo Warszawa, halo, halo! Witamy serdecznie z wiecznego miasta Chicago, Illinois. 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale zobaczcie, ja jestem z Lublina, ale mam tutaj całe towarzystwo. Kielce, Poznań, Tarnów, Kraków, Gdynia, jeszcze raz Tarnów i jeszcze raz Lublin i jeszcze raz Tarnów! Dzieje się w wiecznym mieście Chicago. Co na scenie? 14 zespołów, 15 mini-sztabów, ponad 200 wolontariuszy. Zapraszamy! Drodzy Państwo, prosto z Copernicus Center. Niezwykle tęsknimy za Rzeczpospolitą Najjaśniejszą. 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pamiętajcie, że w Chicago jesteśmy niezwykle wymiksowani. Przyjechaliśmy z północy, z południa, ze wschodu i zachodu. A więc cała Polska razem, tutaj w wiecznym mieście Chicago. Jeszcze raz pozdrawiamy! Prosto z wiecznego miasta z Chicago! Mimo, że nie było relacji z Chicago w telewizji polskiej, na co czekał cały sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kopernikusie, impreza po raz kolejny udała się znakomicie. Chicago odniosło sukces i zebrało ponad 85 tysięcy dolarów. Byliśmy za to na żywo w internecie, a to dzięki lokalnej telewizji internetowej. Robert Stafecki dwoił się i troił, by pokazać światu, jak gra 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zarówno na północy, jak i południu Chicago. Nadajemy bezpośrednio ze sceny głównej, nadajemy ze sceny dziecięcej, nadajemy tutaj z foyer, gdzie odbywają się licytacje. Jednocześnie jedna kamera jest w domu pod Halan. Ja tutaj wszystko staram się jakoś przełączać, aby to, co się dzieje ciekawego, czy na południu, czy tutaj w Copernicus Center, żeby pokazać. Dla tych, którzy wciąż są rozgoryczeni faktem, że nie widzieli nas na żywo w Polsce w drugim programie TVP, mamy coś na otarcie łez. Nasza telewizja, jak zwykle niezawodna, kamerą kręconą przez Bodzia Millera, śledziła cały przebieg imprezy od początku do końca. I relację tę za chwilę obejrzy 10 milionów telewidzów, rozsianych po całym świecie. Czego więcej nam trzeba do szczęścia? Tak więc zapraszamy, bo w Kopernikusie jak zwykle działo się bardzo dużo. Mieliśmy ponad 14 zespołów, mieliśmy wiele atrakcji dla dzieci, mieliśmy znanych sportowców, którzy przyjechali, Megica zagrała dla nas, a była świetna atmosfera, było bardzo ciepło, wszyscy z uśmiechami na twarzy, wystawy artystów, aukcje głośne, ciche, działo się coś w każdym kącie Kopernika, także wszyscy się rozproszyli, wszędzie całe masy ludzi i myślę, że wszyscy się cudownie bawili. Mamy bardzo dużo prezentów i spore zainteresowanie prezentami. Mamy na przykład bluzę Blackhawks, która w tej chwili ma 1200 dolarów na licytacji, także ładne pieniążki zbieramy w zbożnym celu, więc wydaje mi się, że będzie to duży sukces. Mamy bardzo dużo wspaniałych po prostu fantów do wylosowania, do licytowania, a niektóre rzeczy wzbudzają wręcz sensacyjną licytację. W tym momencie mamy koszulkę za 1400 dolarów i czekamy na więcej, mamy jeszcze godzinę czasu, a dużo kosmetyków. Coraz większe zainteresowanie. Im bliżej końca akcji, tym większe zainteresowanie. Także zapraszamy wszystkich. Dużym zainteresowaniem cieszą się gifty, certyfikaty oraz bilety na różnego rodzaju przedstawienia, które się odbędą w Kopernikusie. Także ludzie wracają. Puszkę mamy zapełnione już prawie. Zobaczcie. Cieszymy się bardzo, jesteśmy bardzo usatysfakcjonowane. Taka jest ścieżka grubymi bankwotami. Sugar and spice now. Oh baby, 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 I feel nice. And I can do that all.
liczymy i nie mogę do końca powiedzieć, jaka jest w tej chwili suma. Myślę, że te informacje na stronie internetowej są. My nie mamy nad tym takiej stricte kontroli, ale z tego, co widzę, to puszki są zupełnie przyzwoicie wypełnione. Dziękujemy Państwu. Czekamy na mnóstwo puszek, które zejdą z całego miasta. Ja myślę, że jeszcze jutro cały dzień będziemy to zbierać i liczyć. Mam nadzieję, że przebijemy cenę z zeszłego roku. Wszystko jest bardzo ładnie zorganizowane, także myślę, że będzie równie wielki sukces jak w tamtym roku. W tym roku pobiliśmy rekord, jeżeli chodzi o wolontariuszy. Przyłączyło się do nas przeszło 200 osób. Także mieliśmy zwiększoną liczbę sponsorów, zwiększoną liczbę wolontariuszy. Ludzie, którzy byli zaangażowani rok wcześniej, wszyscy wrócili, a dodatkowo doszły nowe osoby. Także ta liczba się powiększała, powiększała i na samym końcu po prostu nikt nie wierzył, ilu nas w sumie jest. Mamy bardzo hojnych dzisiaj gości. Każdy rzuca bardzo dużo. Są to małe, duże sumy, ale najważniejsze, że jest to często. Każdy chce mieć to serduszko, każdy chce być częścią tej wielkiej imprezy. Serdecznie wszystkim dziękuję Wam, którzy w sumie brali w tym udział, którzy pomogli nam zrealizować ten wielki finał tutaj w Copernicus Center, ale także osobom, które pomogły zorganizować 14 mini sztabów, bo nie zapominajmy, że nasz chicagowski finał był ukoronowaniem 14 imprez, które wydarzyły się wcześniej, plus imprezy w domu pod Halan, która w ten sam dzień się odbyła. U Sokołu było super. Mieliśmy wspaniałe zespoły, które dały z siebie tyle, że uzbieraliśmy pełną, piękną sumę $6,000 na poczet Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest to już nasz trzeci mini sztab, drugi pod nazwą Sokół Riders. I cieszymy się, że możemy być częścią tego. Także dziękuję wszystkim wolontariuszom, wszystkim sponsorom, wszystkim artystom, każdej jednej osobie, która w jakikolwiek sposób się zaangażowała w tą akcję, bo tylko dzięki Wam wyszło to tak, jak wyszło. Także bardzo serdecznie dziękujemy. Polonia chicagowska po raz kolejny udowodniła, że ma ogromne, hojne serce. Po raz kolejny także ponad podziałami, w wielkim finale, zagrali wspólnie ludzie z różnych środowisk polonijnych. A o to właśnie chodzi, by umieć się integrować i wspólnie cieszyć. Pozostaje nam zaprosić wszystkich już za rok. Siema! Pamiętajcie, gramy do końca świata i jak stąd do Chicago. Czołem, cześć!